Bersznickim. Tu są pochowane ofiary żołnierzy Wojska Polskiego. I w sumie też innych oddziałów, które w 20 roku walczyły z nawałnicą bolszewicką. Tutaj są polegli żołnierze bitwy niemieckiej, najważniejszej w sumie bitwy, albowiem po wyparciu sprzed pól Warszawy Sowiety szykowały kolejną ofensywę, tak aby na święto rewolucji być na krakowskim przedmieściu. Oddziały Wojska Polskiego wraz z dywizją litewsko-białoruską rozgromiły pod wodzą Józefa Piłsudskiego. Tu akurat Piłsudski bezapelacyjnie miał wpływ na to. Armię Czerwono-Tuchaczewskiego i przez to w trakcie negocjacji w Rydze delegacja sowiecka leżała i kwiczała.